Dzień dobry, nazywam się Iwona Bajc, jestem dietetykiem, prowadzę bloga Dieta Zdrowa na Kalorii, a dzisiaj opowiem Wam, jak zrobić zakwas truskawek. To jest bardzo prosty napój, co ciekawe, bardzo smaczny i bardzo aromatyczny. I to jest taki napój idealny właśnie na taki gorący dzień. Możemy go robić tak naprawdę tylko o tej porze roku właśnie, dlatego że teraz mamy truskawki, które są z naszej okolicy, one są świeże, one przyjechały z niedaleka i one nie są w żaden sposób konserwowane. To jest bardzo ważne. I ta truskawka z jednej strony wymaga, żebyśmy natychmiast się nią zajęli, a z drugiej strony jest tak, że teraz właśnie można robić takie wynalazki. Do zrobienia zakwasu z truskawek potrzebujemy oczywiście truskawek. To są takie truskaweczki, które ja kupiłam na targu. One są z uprawy ekologicznej, ale po prostu kupicie to, co jest dostępne, umyte i obrane. I tak jak powiedziałam, one muszą być świeże. To muszą być same ładne, zdrowe owoce. Nie możemy tutaj żadnego paskudztwa wrzucić, tu nie może być nic, co jest zepsute, więc musimy przebrać je bardzo dokładnie. Wrzucamy do czystego słoika i czekaj. Następna rzecz, którą potrzebujemy, jest cukier. Mnie się bardzo rzadko zdarza gotować z cukrem, ale w przypadku tego zakwasu po prostu nam się ta sztuka bez cukru nie uda. Dlatego, że inaczej to po prostu będzie niedobry w smaku. Wsypujemy cukier do dzbanka, no i dodajemy wodę. I ile tej wody? No, na kilogram truskawek powinno być kilogram wody. Dodajemy tą wodę. Ja dodaję tym razem wodę po prostu z butelki, ale to może być woda, która jest z kranu, tylko ona musi być odstała, dlatego że woda z kranu jest wodą chlorowaną, a chlor ma za zadanie konserwować. W związku z tym, jeśli nam się nie odstoi ta woda i chlor się nie ulotni, to po prostu może nam się ta sztuka nie udać. W Polsce jest zwyczaj robienia zakwasów w ten sposób, że wodę się gotuje, wystudza i wtedy się właśnie wykorzystuje do zakwasów, tak samo jak do kiszonych ogórków. Więc możecie zrobić też taką wersję, że właśnie gotujecie wodę, odstawiacie ją na godzinę czy dwie, żeby wystygła i dopiero wykorzystujecie do robienia zakwasu. Dolewam wodę i teraz tak, to jest cukier trzcinowy. Mógłby być zwykły cukier buraczany, ale nie może być ksylitol. Dlaczego? Dlatego, że ksylitol sam w sobie z natury jest środkiem antybakteryjnym. I nie możemy dodawać środków antybakteryjnych do zakwasu, bo nam się po prostu nie uda. Dobrze, musimy to wymieszać. Mieszamy to dokładnie. I teraz tak. Szczerze, to możecie po prostu zalać te truskawki taką właśnie mieszaniną wody z cukrem i już. Albo możecie sobie pomóc i zrobić to dużo szybciej i po prostu dodać do wody odrobinę octu jabłkowego. To będzie wasz starter. I dodajemy łyżkę. Zupełnie wystarczy. Mieszamy to dokładnie. I zalewamy tymi truskawki. I teraz ważna informacja. Jak widzicie, trochę tych truskawek, widać? Trochę jest wody na dnie, to dobrze. I teraz tak, no mieszkam w takiej okolicy. Po gotowie, policja i tak dalej, przyjechali. Chodzi o to, żebyście dwa razy dziennie, czasami trzy razy dziennie, jak to chcecie, przemieszali te truskawki po to, żeby te bakterie się wymieszały, te kultury bakterii, i żeby wszystkie truskawki mniej więcej w jednym czasie się po prostu ukwasiły, żeby ten po prostu roztwór powstał tak równomiernie.
Te truskawki będą kisiły się jakieś 2-3 dni, w zależności od tego, jaka jest temperatura. Jeśli jest cieplej, to będzie szybciej, jeśli jest chłodniej, to będą się kisiły wolniej. Ja bym ich nie odstawiała w ciemne miejsce, bo możecie o nich zapomnieć. Ale jeśli to zrobicie, jeśli zdarzy Wam się tak, że zapomnicie o tych truskawkach, to nic się złego nie stanie, dlatego że będziecie mieli wspaniały ocet truskawkowy, który będzie się świetnie nadawał do potraw, do sałatek, do smówek zimą. Także nie bójcie się tych eksperymentów. Nic złego nie zdarzy się Was. Okej, ja je odstawiam. Za 3 dni będę próbować. Moja mama już zrobiła ten przepis i wyszły jej naprawdę i smaczne truskawki, i bardzo dobry napój. Także mam nadzieję, że mój napój też będzie świetny. Polecam Wam kiszenie, dlatego że to jest naprawdę fajna metoda na to, żeby zrobić coś dobrego w kuchni, żeby zrobić coś zdrowego i żeby to były takie przyjemne eksperymenty, no bo zobaczcie, nie zajęło to dużo czasu. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia!